Słuchajcie, właśnie jestem podczas przeróbki, w trakcie właściwie przeróbki lampy do Voyagera, ale coś wam chciałem pokazać. To była zwykła lampa, tutaj żarówka, tutaj zwykła żarówka halogenowa. W tym momencie budujemy tutaj projektor bilediowy. Tutaj mamy bardzo ciekawy moduł, również ledowy. Będzie to pełniło funkcję świateł do jazdy dziennej, jak i długiego. I tutaj będzie LEDowy też moduł dwufunkcyjny, który będzie pełnił funkcję zarówno postojówki, jak i kierunkowskazu. Także tym sposobem będziemy mieli zbudowaną lampę full LED, bez żadnej żarówki, takiej jaką znamy, czyli nie będzie żarówki włóknowej, wszystko będzie na LEDach. Teraz mamy ten sprytny moduł i za chwileczkę wam pokażę, jak to świeci, bo tylko dlatego ten filmik kręcę, chciałem wam pokazać, jaką to robi robotę. Dobra, jesteśmy na dworze już. Przyniosłem sobie akumulator. Jakoś tam prymitywnie kabelki pociągnąłem do tego akumulatora. Mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać, jak to świeci. Specjalnie 2 godziny szybciej przyszedłem do pracy, żeby było jeszcze ciemno. Odpaliłem. Dobra, droga nie jest wcale ciemna, są tutaj latarnie, ale zobaczcie. Jak okiem sięgnąć, droga jest wspaniale oświetlona. Jest to światło punktowe, czyli dalekosiężne, punktowe, akurat obejmuje całą drogę.